ten cały rekord ma drugie dno. Ty pierwsze 10 lat to prawie w ogóle nie trenowałeś. Pamiętasz? Dylu, gratuluję rekordu. Dylu, serdeczne gratulacje za pobicie rekordu w występach w Ekstraklasie. Niesamowita historia. Ja sięgam pamięcią do 2004 roku. Mam jakieś historie z tych czasów, ale ty jeszcze sięgasz pamięcią do lat 90. Także niesamowite historie. Po jednym meczu, pamiętam, Filip trochę gorzej zagrał i przede mną zaatakował trenera Kijewskiego, że mało gra, że mało szansy dostaje. I tak trener Kijewski posłuchał, przykiwał głową i tak się odwrócił. I wieczorem na trening przyszedł z statystykami. Filip miał najwięcej minut, podejrzewam 25 minut średnio albo 24 minut średnio z całego zespołu. Jak Kijewski mu pokazał te statystyki, Filip się trochę tak poczeszał po głowie. Dobra, w sumie trenerem nie jest źle, będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Odwrócił się i trening. Cały Dylu. Cześć Dylu. Chciałem ci pogratulować super rekordu, super wyczynu. Naprawdę czapki z głów dla ciebie. Super, że jesteś dalej z nami, że dalej grasz, że dalej pokazujesz młodszym kolegom, jak grać na wysokim poziomie. Wielkie gratulacje dla ciebie. I życzę ci powodzenia, oby jak najdłużej. Mam nadzieję, że to nie twój last dance. Miał jak dograć do Nikolicza za trzy, Dylewicz. Utratę przewagi. JP Prince, świetny manewr do środka. Dylewicz jeszcze raz za trzy punkty, jeszcze raz skutecznie. Filip Dylewicz. I mamy taką sytuację, w jakiej był... Jeszcze raz Dylewicz za trzy punkty! Szaleństwo Walin z Gorzelcu, ale się zciekł Walin. Wszedł na środek parkietu. Cześć Filipek, serdeczne gratulacje, świetny rekord, najwięcej spotkań rozegranych w polskiej lidze. Tego ci szczególnie gratuluję, natomiast też bardzo się cieszę, że mogłem razem z tobą grać i była to dla mnie przyjemność. Myślę, że ten rekord to jest jedna sprawa, jakość jaką dajesz i dawałeś w poprzednich latach, to jest najważniejsze. I dawałeś dużo radości nie tylko kibicom Trójmiasta, ale również w całej Polsce. I tego też ci serdecznie gratuluję. Ale punkty zdobyte. Dylewicz kontra Sroka, znają się doskonale. Od wielu lat. O! Co to za głód? Filip Dylewicz, co ty żeś wymyślił? No nie, akcja meczu. Ale wyglądało, jakby chciał jednak tą piłkę gdzieś tam odrzucić. Wakacyjna pora. Niedziela wolna, sobota po treningach. Chcieliśmy oczywiście, jak młodzi ludzie, się wyrwać gdzieś na dyskotekę. Oczywiście mieliśmy zakaz od ówczesnego trenera Ryszarda Poznańskiego, więc kombinowaliśmy przez cały dzień, jak się wydostać, żeby trener Ryszard Poznański nas nie przyłapał. Też miał pokój usytuowany przy samej klatce schodowej, więc zadanie było jeszcze bardziej skomplikowane. My postanowiliśmy, że zdejmiemy buty i w skarpetkach po cichutku koło drzwi trenera się przedostaniemy. Ty stwierdziłeś, że nie będziesz ryzykował i że wyskoczysz z okna. Mieszkaliśmy wtedy na pierwszym piętrze. Więc my zrobiliśmy tak, jak postanowiliśmy. Zeszliśmy schodami, buty w ręku, także udało nam się bezszelestnie zejść na dół. Czekaliśmy na zewnątrz. Ty piękny skok wykonałeś z telemarkiem. Wylądowałeś, miałeś silne nogi, jak zawsze zresztą. Wstałeś, dołączyłeś do nas. Gdy już ruszyliśmy w stronę miasta, powiedziałeś, że panowie, o czymś zapomniałem, muszę iść i się poperfumować. Więc wróciłeś schodami koło pokoju trenera, poperfumowałeś się i jeszcze raz skoczyłeś z okna, znowu z pięknym telemarkiem. Także taki byłeś zwariowany, taki jesteś, nie zmieniaj się. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, graj dalej, ciesz nasze oczy, wszystkiego dobrego, gratuluję, trzymaj się.
Dylu, niesamowity sukces, ogromne gratulacje. Bardzo się cieszę, że wciąż jesteś aktywnym koszykarzem, że ten rzut z plecaka wciąż istnieje. Dawaj dalej, ile się da. Ja trzymam kciuki dla ciebie, a twoja rodzina może być naprawdę, naprawdę dumna z tych osiągnięć. Brawo. Zastawienie własnej tablicy, to już jest 10. zbiórka w ataku Asseco Arki. Po której punkty z ponowienia? Do wejścia. Kwitniński tymczasem odpuszczony, wraca do niego Motylewski. Jadylewicz! Banerów reklamowych, nie jestem pewien, czy to jakiś może delikatny uraz, czy po prostu chwila na uspokojenie się i przewietrzenie w cudzysłowie. Dylewicz! Trzecia trójka z rzędu! Próba aktywnienia Dylewicza. Świetnie Dylewicz! Jeszcze fauluje Olise Meka. Ja tylko chciałem cię przeprosić za to, że podczas wyjazdów na tak głośno chrapałem i bardzo, bardzo, bardzo lubiłem, jak do mnie mówiłeś, Ropusio. Jeszcze raz gratulacje i cieszę się bardzo. Trzymaj się. Pozdrawiam.